Witam serdecznie na kanale Moje EDC i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego już drugiego odpakowania. Tak, drugie z kolei jest to odpakowania sprzętu szpeju podesłanego do mnie tutaj do testów przez jednego z moich widzów. Tym razem tutaj zdecydował się podesłać trochę ze swojego sprzętu do mnie Łukasz, który ze mną się skontaktował jakiś czas temu. Ustaliliśmy co i jak, no i trafiła do mnie paczka od niego. Tutaj dziękuję bardzo za wskazanie, gdzie otwierać. Rozumiem, że z tej strony będzie najbezpieczniej, jeśli chodzi o cięcie. Zobaczmy. Ok. My tu mamy. Dobra, jest tu ładnie wszystko, ładnie zabezpieczone, pianką wyłożone z góry. Spróbujmy to jakoś tak otworzyć, żeby za bardzo tej pianki nie uszkodzić, chociaż myślę, że trochę jednak będę musiał ją tutaj uszkodzić, może już poza kadrem, żeby nie było widać, jak tutaj się z tym męczę. I dobra, po kolei wyciągamy. O, aż upchane. Edecowymi dobrociami od Łukasza. Dobra, to wyszło. Sprawdzę jeszcze, czy coś tu w środku nam zostało. Nie, chyba już wszystko udało mi się wyciągnąć. Dobra, pudełko na bok. No i tak, już tutaj widzimy dwa pudełka. Dobra, folia na bok. Czyli tak, mamy Bokera i Spiderka. Od czego by tu zacząć? Dobra, może od Bokera. Dobra, pudełko już pierwsze wrażenie robi dobre. Tutaj mamy trochę papierków. Jakaś instrukcja. Dobra, to tam na bok. Interesuje nas przede wszystkim zawartość. A prezentuje się ona w ten oto sposób. O. Fajnie, ładnie klika. No, widzę, że głownia, nie wiem, czy wy to widzicie, głownia została przez Łukasza tutaj naoliwiona, żeby w razie transportu, znaczy w trakcie transportu nie pojawiły się jakieś ogniska korozji, a też z tego względu, że mamy tutaj na główni stal D2. I teraz tak, możecie mnie zabić, czy też wyśmiać, ale nie pamiętam, jak ten model Bokera się dokładnie nazywa. A niech to na pudełku, tylko dali jakieś kodowe oznaczenia. Nie ma konkretnego modelu. Ojku, czy to jest, żeby nie palnąć gafę, bo już się przyznałem, że zapomniałem nazwy modelu. Nie wiem, to Hitman? Czy to jest Hitman? Ojeju. Dobra, wiecie co, zrobimy w ten sposób, bo tutaj widzę, że też chyba nigdzie nie ma tutaj żadnego nawet na główni oznaczenia. Poczekaj, co to jest tylko designer, jego logo, człowiek, który zaprojektował ten nóż. Nie, naprawdę nie chcę tutaj zmyślać. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest to Hitman, ale sprawdzaj zaraz, gdzieś tutaj dodam napis, żeby nie było, że jestem aż tak kiepskim znawcą noży. Ale chyba trochę się już wydało. No ale dobra, teraz przejdźmy może do drugiego, żeby zatrzeć to złe wrażenie. Jeśli chodzi o ten nożyk, to jego nazwę na pewno będę pamiętał. Proszę bardzo, tutaj mamy instrukcję. No, przynajmniej Spiderko napisało, nawet gdybym zapomniał, chociaż tutaj akurat ten nożyk jest na tyle charakterystyczny i znany, że tutaj nazwę pamiętam, czyli mamy para trójkę. Jest
Pederko się pokusiło o napisanie nazwy noża. A Boker nie. Ani na głowni, ani gdziekolwiek na rękojeści, w pudełku też nie. No i mamy również tutaj para trójkę. Nożek, który powiem szczerze, bardzo mnie intrygował już od dłuższego czasu. Bardzo, moim zdaniem, ciekawy, fajna edycowa propozycja. No jedynie co to ten klips trochę mnie od niego, od zakupu tego noża odstraszał, no bo tyle wystaje, tak. No, na moje edycowe standardy to jest chyba trochę za dużo, ale sprawdzę sobie na konkretnym egzemplarzu już, edycując go, używając. Tutaj widzę, że też głownia jest pokryta jakimś olejem, żeby nam nie przypadkiem nie zaczęła rdzewieć, chociaż akurat przy S30V ryzyko rdzewienia jest znacznie mniejsze. A ja myślę, że na koniec jeszcze standardowo zrobimy test ostrości. Zaczniemy od Bokera. A chwila, a może? Nie, dobra. Nie jest to przypadkiem laser? Nie wiem, ale pewnie już widzieliście napis, bo go dodałem w wcześniejszym fragmencie filmu. Ale możliwe, że się teraz udało mi zrehabilitować, jest to lancer. Dobra. Może przyzwyczaić, chociaż trochę podostrzyć go będę musiał, zanim zacznę używać. Sprawdźmy jeszcze para trójkę. No, para trójka zdecydowanie będzie wymagała podostrzenia. Ale nie będę narzekał, w końcu otrzymuję te nożyki od mojego widza do testów. Bardzo możliwe, że jeśli miałbym je posiadać, to było długo, dużo czasu by zleciało. No nic, nie będę dalej przedłużał tego odpakowania. Jak zawsze zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, a Wam wszystkim dziękuję bardzo za uwagę. No i rzecz jasna, za jakiś czas pojawią się recenzje obu tych noży. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia.